Supra od pierwszej minuty praktycznie stała bardzo nisko, w pięciu obrońców w swoim polu karnym, cała linia pomocy zaraz przed polem karnym. Ciężko było w pierwszej połowie znaleźć jakieś miejsce, ponieważ też zbyt dużo graliśmy od tyłu moim zdaniem i za mało szukaliśmy jakiegoś miejsca gdzieś między liniami. Sam czułem, nie wiem czy to była kwestia okresu przygotowawczego, dawno tak ciężko też nie trenowałem. Gdzieś w pierwszych dwóch meczach myślę, że było widać, że nie mam takiego czucia piłki, no ale dzisiaj to był rywal tak pode mnie, żeby właśnie rozerwać gdzieś szyki i znaleźć piłkę przed polem karnym. No i całe szczęście w końcu weszła na tą lewą nogę i wpada do bramki i wygraliśmy. Uczucie ulgi, ponieważ no gdzieś wiem, że stać mnie na dużo więcej, a w pierwszych dwóch meczach nie pomogłem zbytnio zespołowi, dlatego tym bardziej zapewnić dzisiaj swoim uderzeniem trzy punkty to jest świetne uczucie.